Cześć kochani, witam Was serdecznie. 13 kwietnia wyrwałam się po robieniu syropu z młodych pędów sosnowych do lasu. Jestem w Kotowicach, niedaleko Oławy, w Grądach Odrzańskich, piękny teren przyrodniczo. Jest pierwszy grzyb od razu praktycznie przy aucie i tego się nie spodziewałam. To znaczy spodziewałam się, że mogę trafić na pierwszego tegorocznego żółciaka siarkowego, zwanego też kurczakiem z lasu, grzyba obrastającego drzewa. Nie wyrastającego z ziemi, ale nie spodziewałam się tego, że będzie już tak ogromny 13 kwietnia. Widziałam pierwsze doniesienia na Facebooku, że pojawiły się młodziusieńkie żółciaki siarkowe, ale ten jest już, słuchajcie, wręcz starawy. Patrzcie. Co się dzieje z naturą w tym roku? To jest po prostu szok ze stresem, że się tak wyrażę. Spójrzcie w górę. Na drzewach młodziusieńkie listeczki dopiero startują, a żółciak siarkowy już starawy. To nie jest wcale idealnie młody żółciak. Ten już ma ładnych parę dni na pewno. Żółciak siarkowy. Niektórzy robią z niego kotlety mielone, inni sznycle, frytki. Generalnie mi ten grzyb za bardzo nie smakuje. Poza jednym wyjątkiem, kiedyś u koleżanki Zosi jadłam marynowanego i był pyszny. Żółciak siarkowy. Fajny początek wyjścia do lasu na spacer. Oczywiście szukam też różnych innych gatunków grzybów, a najchętniej krasnoborowików ceglastoporych. Też widziałam pierwsze doniesienia. O żółciaku siarkowym już robiłam wiele odcinków. Pooglądajcie proszę na kanale, zapraszam serdecznie. Tak wygląda, taki żółciutki. Rośnie dachówkowato. Żółciak siarkowy, kurczak z lasu. No i co, nie chcę być inaczej, ale kwitną już konwalie majowe 13 kwietnia. Tutaj w Kotowicach są olbrzymie, wspaniałe tereny z konwaliami. Zaczynają pięknie kwitnąć. Kilka dni temu odkryłam młode pędy chmielu i od tamtej pory po prostu spotykam je na każdym kroku. Bardzo, bardzo dużo tutaj u mnie na Dolnym Śląsku młodych pędów chmielu. Daleko nie trzeba szukać. U mnie we Wrocławiu koło Parku Leśnickiego są takie ilości, że zamierzam nazbierać i zrobić kiszone pędy chmielu. Myślę, że to może być hit. Tutaj widzicie, tak wyglądają liście chmielu. Pną się te chmielowe roślinki po czymś. Najłatwiej je rozpoznać po tych starych, zeschniętych. No a zbierałam ostatnio te końcówki. Młode pędy chmielu. W przyszłym roku szykuje się do nazbierania takich wcześniejszych, białych. Podobno w lutym już trzeba szukać, kopać w ziemi. Patrzcie, jaki piękny dzień i korzystajmy z tego, bo to ostatni czy przedostatni ładny dzień, potem nadejście kompletnej zwiechy pogodowej. W tym roku odkryłam naprawdę wspaniałe miejsce z poziomkami koło Mrozowa. Całe pole, także będzie zbierane. W zeszłym roku odkryłam fajne miejsce w Górach Sowich, ale dosyć wymagające ze wspinaczką, a w Mrozowie oczywiście niedaleko Wrocławia mega łatwo będzie się zbierało te poziomki. Wygląda na to, że w tym roku też dużo wcześniej. Tutaj w Kotowicach też pięknie kwitną poziomeczki. Tutaj w Kotowicach rośnie też jedna z najśliczniejszych moim zdaniem roślinek, groszek wiosenny. Zobaczcie na te kolory. Po prostu ta niebieskość wygląda jak taki atrament rozlany na papierze i jeszcze w połączeniu z tym fioletem. Do tego urocze listeczki. Nie spotykam często tej rośliny, ale tutaj w Kotowicach, owszem, groszek wiosenny. Chyba widzę następnego żółciaka siarkowego. Idziemy sprawdzić.
No i jak najbardziej. I ten wygląda na świeżutkiego. Widzę, że są amatorzy. Ślimak już go tutaj pewnie wcina. Po czym poznać świeżego żółciaka siarkowego? Jest mięciutki, soczysty i ten jak najbardziej spełnia te warunki. No dobra, to będę marynować prawdopodobnie tego żółciaka. Może jeszcze znajdę. Tutaj wykroiłam świeżusieńkie fragmenty. Te się jak najbardziej nadają do jedzenia. Mięciutkie, soczyste, takie zbieramy. Jak widzicie, żółciaki siarkowe z jednej strony są takie bardziej pomarańczowe, intensywne, od spodu jaśniejsze, żółte. Grzyby jadalne, najlepiej je wygotować najpierw, bo one niezbyt przyjemnie pachną. To gotowanie niby trochę pomaga. Tak jak mówię, te marynowane były pyszne, więc może przekonam się wreszcie na dobre do żółciaków siarkowych. Ale niektórzy jedzą je w formie albo sznycli, albo mielonych, albo frytek. Żółciaki siarkowe, kurczaczki z lasu. A na resztę, jak widzicie, też już są amatorzy. Tak sobie właśnie wymyśliłam, że bardzo fajnie będzie pasował do marynowanego żółciaka siarkowego bluszczyk kurdybanek, który ma bardzo charakterystyczny posmak. Myślę, że będzie to fajny, intrygujący dodatek. Tak wygląda bluszczyk kurdybanek, kiedyś często stosowany, dzisiaj już trochę zapomniany, ale fajne ziółko, warto dodać. Kwitnie na fioletowo, ma takie listeczki. No i jest go tutaj bardzo dużo. Tutaj są też bardzo fajne tereny rekreacyjne. Przed chwilą pokazywałam Wam na ujęciu ludzi w hamakach. Widziałam, że rodziny przyjechały tutaj na pikniki. Naprawdę fajne miejsce niedaleko Wrocławia. To jest też wspaniała roślina, przytulia czepna. Można z niej zrobić napój oczyszczający. Ale już za dużo mam misyjek zaplanowanych na najbliższe dni, także na razie nie, ale zobaczcie, jak pięknie tutaj jest zielono. A po prawej stronie całe połacie przytuli czepnej. To jest taka roślina, która się przyczepia do skóry, do ubrań. A widzicie? Tutaj też jest taki fragment lasu, który daje trochę otuchy, jakaś wilgoć w glebie. Generalnie jest już bardzo, bardzo sucho. Ze 3 tygodnie chyba nie padało. Modlę się o deszcz, naprawdę. No i proszę bardzo, dzień dobry, panie chmielu. Młode pędy chmielu kłaniają się. Jak się człowiek na coś wyczuli, to potem wszędzie to spotyka. Patrzcie, jak tu się pięknie pną. Pędy chmielu, może nawet trochę nazbieram. Czemu nie? I patrzcie, jaki wspaniały, dziki, żyzny, zielony teren. Coś cudnego. Normalnie w chmielowym raju młode pędy chmielu, zielone. Ostatnio wrzucałam na swojego YouTube'a filmik, który miał zadziwiająco dużo odsłon. Fakt, że zaczynam dopiero swoją przygodę w tym roku z pędami chmielu. Okazuje się, że są jeszcze białe pędy chmielu, których będę poszukiwać w przyszłym roku, wcześniej. Teraz mamy połowę kwietnia praktycznie. Takich białych to trzeba poszukiwać w lutym, marcu podejrzewam najpóźniej. Grzebać w ziemi, a tutaj wygodniutko zrywamy sobie takie końce. Widzicie, jak to wygląda. Takie mięciutkie, które łatwo jest zerwać. No wiem, że jestem tylko mieszczuchem z Wrocławia, ale też kocham przyrodę. Też lubię zbierać dary natury. Głównie wrzucam oczywiście filmiki o grzybach, ale fascynują mnie też rośliny i możliwości ich przetworzenia.
No bardzo się cieszę, że odbiłam tutaj do tej dżungli po prostu. Patrzcie, jak tu jest niesamowicie zielono, bujnie. Tam widzę fajny lasek dębowo-grabowy, chyba zaraz zobaczymy. Nie ukrywam, że poszukuję pierwszych krasnoborowików ceglastoporych. Widziałam już doniesienia. Pozdrawiam chłopaki. Też bym bardzo chciała. Wczoraj w Lesie Mokrzańskim rozglądałam się, ale nie było. No ciekawe, czy uda mi się zobaczyć takie wczesne, zanim zetną prawie że te mrozy. W przyszłym tygodniu któregoś razu nawet we Wrocławiu 8 stopni, a w nocy jedynie plus 2. No niesamowite. Jeszcze jeden żółciak, ale ten jest też stary. Także tutaj pierwszy rzut żółciaków w okolicach Wrocławia to miał miejsce już ładnych parę dni temu. Niezła historia. 13 dzień kwietnia, proszę bardzo, i żółciaki są już trochę starawe. Nad tą rośliną też się warto pochylić. To jest czosnaczek pospolity, o smaku właśnie takim trochę czosnkowym, delikatnie. Bardzo pospolita roślina, którą można zbierać. Ewentualnie alternatywa dla czosnku niedźwiedziego. Nie tak intensywny, nie tak pyszny jak czosnek niedźwiedzi, ale naprawdę fajny dodatek, takie dzikie ziółko, dodatek do wiosennych potraw. Super był ten spacer po lesie. Mam nadzieję, że Wam się też ta wirtualna wędrówka podobała. Nie wiem, jak jesteście gdzieś z gór, może to pewnie jesteście zdziwieni, że już tak zielono tutaj w okolicach Wrocławia. No dosłownie ta wiosna, można by powiedzieć, że prawie lato wybuchła dosłownie w ciągu ostatnich 2 tygodni. Jestem sama w szoku, jak już jest zielono, jak ptaki się rozśpiewały. No grzybów nie za wiele. Liczyłam na pierwsze krasnoborowiki ceglastoporę, bo widziałam już doniesienia, ale nie udało mi się żadnych namierzyć. Za to namierzyłam nowe, fajne fragmenty tego lasu, bo w Katowicach już byłam nieraz, ale odkryłam fajne, dębowe lasy, także myślę, że stąd będą jeszcze fajne, ciekawe doniesienia z większą ilością grzybów. Pozdrawiam Was ciepło, życzę Wam miłego dnia, zapraszam do komentowania, do lajkowania oczywiście i będzie mi miło, jak zasubskrybujecie ten kanał. Jest to kanał przeważnie o grzybach, dzisiaj może więcej roślin, bo nie było zbyt wielu grzybów, ale skupiam się przede wszystkim na grzybach tutaj. Zapraszam. Heja, trzymajcie się.